Rozdział trzynasty. W co wkładasz kapitał twego życia? Bóg ma plan dla życia każdego z nas. Miał on już plan dla życia Jeremiasza, zanim ten ujrzał światło dzienne. W nawiasie księga Jeremiasza, rozdział pierwszy, werset piąty. Ma on plan i dla twojego życia. Ma plan i dla mojego. I dla tej właśnie przyczyny nikt nie może być dopóty, naprawdę szczęśliwy, dopóki nie odkryje Bożego planu dla swojego życia. Czy jesteś kiedykolwiek niezadowolony, zrozpaczony lub nieszczęśliwy? Być może nie przyjąłeś Bożego planu dla swojego życia, ale uparłeś się, by realizować swój własny plan. Może jednak zapytasz, w jaki sposób mogę się dowiedzieć, jaki jest plan Boży? Na to pytanie nie mogę dać odpowiedzi. Ty sam musisz powziąć decyzję. Może mi się natomiast udać, z pomocą Bożą, ułatwić ci powzięcie tej decyzji. Jako naśladowca Jezusa Chrystusa, masz przecież tylko jeden wielki cel w życiu, którym jest przyczynienie się do postępu sprawy Bożej i Jego Królestwa. Powtarzam, że jako chrześcijaninowi przystoi Ci przede wszystkim troszczyć się o sprawy Królestwa Bożego. Praca Boża jest rzeczą o największym znaczeniu, wszystko inne musi zająć drugorzędne miejsce. Jezus Chrystus nigdy nie zlecił tej pracy wyłącznie pastorom. Obowiązek ten położył na barki każdego chrześcijanina, zarówno mężczyzny, jak i niewiasty. Każdy wierzący ma swoją specjalną cząstkę w tym usługiwaniu. Bóg polega na tobie, On polega na mnie. Jeśli zatem naszym celem jest służenie Królestwu Bożemu, to z tego z konieczności wynika, że najwyższą pobudką jest służba. Nie złote i grosze, ale służba. Człowiek, który mierzy sukcesy życiowe z punktu widzenia pieniędzy, nie zrozumiał prawdziwego znaczenia sukcesu. Jest bowiem inny miernik znacznie wyższego rzędu. Gdybyśmy mogli uchwycić wizję tego miernika, posłuchajmy ostrzegawczego głosu samego mistrza, gdy woła cytat. Patrzcie, a strzeście się łakomstwa. Gdyż nie w tym, że ktoś ma obfite majątności, żywot jego zależy. Ewangelia według Łukasza, rozdział dwunasty, werset 15. Większość z was, czytelników tej książki, zamierza spędzić swój żywot w pracy zarobkowej. Wierzycie, że w ten sposób możecie najlepiej służyć sprawom królestwa. Prawdopodobnie macie rację. Nie moją rzeczą jest być sędzią w tych sprawach. Ja tylko usilnie was proszę, abyście kapitał swojego życia włożyli w służbę. Innymi słowy, jeśli ktoś z was może najlepiej służyć sprawie Królestwa Bożego jako kupiec, niech będzie kupcem. Jeśli jako prawnik, niech będzie prawnikiem. Jeśli jako stenograf, niech zostanie stenografem. Jeśli jako lekarz, niech zostanie lekarzem. Bóg tak urządził sprawy usługiwania, że pieniądze są przy tym rzeczą potrzebną. Być może życzy sobie, abyś był pomocny pod tym względem, ale biada temu mężowi i biada tej niewiaście, którzy czynią pieniądze raczej celem aniżeli środkiem i którzy nagromadzają te majętności dla egoistycznych celów, a nie używają ich dla chwały Bożej. Strzeż się, aby panu ofiarować pieniądze, Podczas gdy on życzy sobie mieć twoje życie. Może jesteś jeszcze młody, w takim razie chciałbym do ciebie szczególnie zaapelować, gdyż leży przed tobą wielkie pole możliwości i odpowiedzialności, jeśli masz może jutro wybrać sobie zadanie życiowe. O, gdybym ci mógł być przewodnikiem w dokonaniu wyboru. Jak wiele zależy od twojego poglądu na to, co jest karierą pełną powodzenia! Przed Tobą leży zagadnienie wkładu kapitału twego życia. Pragnieniem Twoim jest, aby tego wkładu dokonać zgodnie z planem Bożym. Ale droga zda się być ciemna. Jest tyle rzeczy, które mógłbyś zrobić, że trudno ci jest powziąć decyzję. Czyż nie ma pomocy w chwilach kryzysu? Czy nie ma jakiejś gwiazdy przewodniej? Uważam, że jest. Moim zdaniem przy uskutecznianiu tego wkładu życiowego winno się zająć to stanowisko, gdzie istnieje największa potrzeba. Czy w dobie dzisiejszej potrzeba nam więcej handlowców, czy też braci usługujących w zborach, czy więcej prawników, czy też misjonarzy, którzy by mogli poświęcić się pracy dla pana? Czy potrzebujemy więcej lekarzy w naszym kraju, czy też w Chinach lub Indiach? Czy potrzeba nam więcej stenografistek tutaj, czy też na Dalekim Wschodzie? Musimy z całą stanowczością przyznać, że świat interesu nie cierpi tak, jak cierpią na brak pracowników inne dziedziny. Dlatego też pragnąłbym, abyście zwrócili wasz wzrok na te pola pracy, które błagają o pracowników, ponieważ potrzeba tam jest największa aniżeli gdziekolwiek indziej. Usługiwanie w zborach. Proszę na przykład przypatrzeć się sprawie usługiwania w zborach. Jak bardzo tam potrzeba pracowników? Młodzieży, czy pragniesz prawdziwego pola pracy, które przyniesie obfitą zapłatę? Poświęć się temu usługiwaniu. Tam jesteś potrzebny, a być może i ty tego potrzebujesz. Nie znam innego powołania, które dawałoby tyle radości. Nigdy też nie żałowałem, że to usługiwanie uczyniłem pracą całego mego życia. Dlaczego więc nie zostać głosicielem Ewangelii? Może to właśnie jest Bożym planem dla twojego życia, może ci to jeszcze nigdy nie przyszło na myśl, że tę służbę mógłbyś wykonać. Może uważasz, że praca usługiwania jest dla ciebie za wysoka i za święta. Ale pamiętaj, że wszyscy usługujący to tacy sami zwykli ludzie, jak i ty, ludzie, którzy poszli za Bożym powołaniem. Albo może będziesz się wstrzymywał od takiej decyzji, ponieważ zwykł byłeś mierzyć powodzenie kwotą pieniędzy, jaką możesz zarobić. Jest prawdą, że usługujący brat nigdy nie może się wzbogacić, ale czy mógłbyś stwierdzić, że taki D.L. Moody. Nie był człowiekiem, który cieszył się ogromnym powodzeniem, tylko dlatego, że nigdy się nie wzbogacił, że życie Karola Spergena było jednym wielkim niepowodzeniem tylko dlatego, że umarł jako ubogi człowiek? Czy Bóg dopomógł nam wyzbyć się takich mierników? Powodzenia nigdy nie można mierzyć z złotymi i groszami. Można o nim mówić tylko w znaczeniu dokonanej służby a może ponoszą tu winę twoi rodzice? Może tyle opowiadali ci o potrzebie zarabiania wielkiej ilości pieniędzy, że wreszcie zacząłeś uważać to za główny cel życia? Oby się pan zmiłował nad takimi rodzicami, którzy kładą kamienie obrazy pomiędzy swoimi synami, a ich powołaniem do służby Bożej. Bardzo bym pragnął, aby w tej chwalebnej służbie poświęcili się niektórzy młodzieńcy z naszych miast. Skąd to przychodzi, że niemal wszyscy ci, którzy się tej pracy poświęcają, pochodzą ze wsi? Często buduje się wielkie gmachy kaplic zborowych po miastach, a potem czeka się na owe sługi, którzy przychodzą ze wsi, aby zajęli miejsce na kazalnicy, jako usługujący kaznodzieje. Przecież młodzieniec żyjący na wsi nie ma nawet połowy tych przywilejów i ułatwień, którymi cieszy się młodzież miejska. Większość ludzi mieszkających w mieście zetknęła się ze zborem już od dzieciństwa. Ja sam natomiast, gdy żyłem na wsi, rzadko miałem sposobność uczestniczenia w nabożeństwie aż do szesnastego roku życia. Jednak Bóg zechciał mnie powołać, i to jeszcze w chłopięcym wieku, do tego wielkiego dzieła. Czy nie wydaje się to dziwne? Młodzi przyjaciele, usilnie proszę was, Rozważcie sprawę poświęcenia się pracy usługiwania, zanim oddacie się jakiemuś innemu zawodowi. Pole misyjne Jeśli wezmę do ręki książkę opisującą warunki istniejące w niechrześcijańskim świecie, serce pała we mnie, gdy czytam o tej strasznej ciemnocie, która tam panuje. Dwie trzecie świata wciąż jeszcze bez Chrystusa codziennie umiera tysiące ludzi, którzy jeszcze nigdy nie słyszeli imienia Jezus. Afryka owa cytat, otwarta rana świata z jej stu pięćdziesięcioma milionami, którzy wołają o pracowników. Indie, o biedne Indie. Kraj małych wdów i żon, które są jeszcze dziećmi. Kraj, którego 300 milionów ludności wyciąga zmęczone ręce po światło, aż wreszcie stają się tak zmęczone, że już o nic nie dbają. Przecież rozkazem zbawiciela było, cytat: Idąc na wszystek świat, każcie Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Minęło już dziewiętnaście stuleci, a myśmy tego rozkazu jeszcze nie wykonali. O młodzi chłopcy, a także młode dziewczęta! Gdyż i do was się zwracam, czy pragniecie służby i poświęcenia, ale też i słodkiej radości? Jeśli tak, to wzywam was, abyście odezwali się na to powołanie, które dochodzi do nas spoza oceanów. Nie ma takiego daru, który byście posiadali, którego by Bóg nie mógł tam użyć. Bardzo często spotykam się z taką wymówką, szczególnie ze strony młodych niewiast. Cytat. Jestem potrzebna w domu. Albo często matki mówią tak. Nie moglibyśmy się bez niej obejść. Potrzebujemy jej w domu. Słuchajcie, przyjdzie czas, gdy poproszą o jej rękę. Wtedy pozwolicie jej odejść. Jakoś już nie jest potrzebna w domu. W każdym razie umiecie się wówczas bez niej obejść. I odchodzi z domu. I coście zrobili? Oddaliście ją ziemskiemu oblubieńcowi. Jezus, wasz jej Zbawiciel, jako pierwszy pozyskał jej serce, potem delikatnie poprosił, aby poszła w ślad za nim, a wyście odpowiedzieli Nie, panie, my się jej nie możemy pozbyć. Potem przyszedł ziemski oblubieniec, no i resztę już wiecie. Ciekaw jestem, co też powiecie panu, gdy nadejdzie chwila spotkania z nim. Czy pamiętacie, co on powiedział? Cytat. Kto miłuje ojca albo matkę nadmię, nie jest miegodzien, a kto miłuje syna albo córkę nadmię, nie jest mnie godzien. Ewangelia Mateusza, rozdział 10, werset 37 Młodzieńcy i dziewczęta, wzywam dziś was do chrześcijańskiej służby. Wskazałem zaledwie na dwa wielkie i potrzebujące pracowników pola. Są dziesiątki innych. Pytanie kształtuje się raczej w ten sposób. Czy jesteś gotowy przyjąć Boży Plan dla Twojego życia? Jeśli tak, to będziesz chciał dokonać wkładu kapitału swego życia w postaci służby i będziesz się starał pójść tam, gdzie potemu jest największa potrzeba. Jezus oddał dla nas wszystko. Czyż nie ma niczego, co byśmy Jemu oddać chcieli? Bóg miał tylko jednego syna. A myśmy uczynili Go misjonarzem. Czyż nie może on czegoś zrobić w zamian za to? Wszak on sam nas uczył, co to znaczy być prawdziwie uczniem jego, mówiąc te słowa. Cytat Jeśli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mię. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, straci ją. A kto by stracił duszę swoją na mnie, znajdzie ją. Albowiem cóż pomoże człowiekowi, choćby wszystek świat pozyskał, a na duszy swojej szkodował? Albo co za zamianę da człowiek za duszę swoją? Ewangelia Mateusza, rozdział szesnasty, werset dwudziesty czwarty do dwudziestego szóstego. Czyż już słyszał mistrza głos? Pójdziesz nań swój, kładąc los? Wszak miliony w grzechu schną, Zbawcy nieświadomi są. Ludzie dają, modlą się, lecz dziś Bóg chce wołać cię. Czy odpowiesz o tom ja? Czy cię Jezus minąć ma? Czyś usłyszał smutny krzyk? Tych, co w śmierci idą, szyk, tych, co w śmierci nocy tkwią, bez światłości w grzechach brną? Wnet za późno będzie iść, Miłość dla Jezusa ziść, A więc szybko w drogę spiesz, Nie trać ani dnia, wszak wiesz, że gdy panu powiesz nie, Komu zgubą to, kto wie? Gdy o zbawcy, nie wie on, A to twojej winy plon. Gdy więc w posłuszeństwie wnet pośpieszysz na jego zew I radośnie rzekniesz, Mnie. Pośli już na pola twe.